Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szatku po raz kolejny gościła spółdzielców z terenu województwa łódzkiego. Wynika to stąd, że spółdzielcy muszą samopracować, korporacje samopracują, tworzy się korporacje, prawda, a spółdzielczość jakby działając osobno niestety nie ma takiej możliwości oddziaływania. Stąd też organizujemy takie spotkania. Takie spotkanie jest po raz ósmy organizowane przeze mnie. I chcę powiedzieć, że to się sprawdza. Sprawdza się po to, że mogą spółdzielcy z sobą, powiedzmy, wymienić poglądy, a poza tym też z sobą współpracować, bo generalnie o to tutaj chodzi. W Szatku spotkali się przedstawiciele wszystkich rodzajów spółdzielni, począwszy od branży mieszkaniowej, mleczarskiej, poprzez spożywczą, produkcyjną, transportową, bankową, kółka rolne, kończąc na organizacjach związanych ze spółdzielczością. Jest bardzo dużo spółdzielni. Są spółdzielnie, które naprawdę bardzo prężnie działają, które mają fantastyczne produkty, produkty regionalne, doceniane w całej Polsce i na świecie. Więc widać, że województwo łódzkie stoi spółdzielczością i tą spółdzielczość wspieramy oczywiście. Ja mam nadzieję, że oprócz konkurencyjności, gdzie zawsze w gospodarce rynkowej wychodzi na dobre, to mam nadzieję, że ta spółdzielczość również potrafi ze sobą rozmawiać i współpracować, co też dzisiaj najlepiej to widać. Na spotkaniu świętowano obchodzony 1 lipca Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Jesteśmy na terenie znakomitej spółdzielni GS Szadek, która jest liderem w dziedzinie spółdzielczości zajmującej się spożywczym, wytwarzaniem artykułów spożywczych. Jesteśmy także w miejscu, gdzie jest jedno z osiedli sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej. Wśród nas są spółdzielcy rolnicy, bankowcy, ogrodnicy, pszczelarze, mleczarze, czyli na dobrą sprawę świętować możemy choćby to, że jeżeli sektor spółdzielczy będzie funkcjonował sprawnie, będziemy ze zrozumieniem odbierani przez naszych adresatów, czyli naszych członków i społeczność, to jesteśmy w stanie zagwarantować normalny byt i funkcjonowanie od mieszkania po wyżywienie. W trakcie uroczystości głos zabrał Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który przedstawił aktualną sytuację spółdzielczości w kraju, podkreślając jej rangę jako wspólnoty ludzi, którzy mają określony cel i razem dążą do jego osiągnięcia. Ta współpraca jest niezwykle ważna. Rzeczywistość rynkowa jest bardzo trudna i ta współpraca, współdziałanie między poszczególnymi spółdzielniami jest bardzo potrzebne, ale do tego musi dojrzeć świadomość. Ona powoli dojrzewa, bowiem ta współpraca jest uzależniona od ludzi. To ludzie decydują o spółdzielczości, o współpracy, o współdziałaniu. Łatwiej chyba jest w systemie kapitałowym, bo czasami używam takiego określenia, że złotówka do złotówki lepiej przystaje niż człowiek do człowieka. I musimy się nauczyć, żeby ludzie do siebie bardziej przystawali i bardziej ze sobą współpracowali. Spółdzielczość to przede wszystkim bogata tradycja. Ponad 200-letnia tradycja w Polsce spółdzielczości. Formuła, która się nie wyczerpuje, która jest obecna i w myśleniu europejskim. Żyjemy w świecie konkurencyjnej gospodarki. Po to, aby dobrze funkcjonować, trzeba mieć pomysł, wiedzę. Trzeba wchodzić na ten rynek umiejętnie, szukając swojego miejsca czy niszy do zagospodarowania. Myślę, że takie działanie w formule spółdzielczej, łącznej, ale też współpracy między spółdzielniami jest receptą właśnie na skuteczność. Spółdzielczość na stałe wpisała się w polską gospodarkę. Takie spotkania, oprócz spotkań towarzyskich, dają również dużą wiedzę merytoryczną odnośnie działalności. Spółdzielczość niestety na samym początku była niechciana. Po przemianach ustrojowych kojarzyła się z komuną. Wielki błąd. Po przy paru kosmetycznych nawet zmianach działalności spółdzielczości, ta spółdzielczość naprawdę dzisiaj rozwija się. I to jest najlepszy przykład właśnie spółdzielczości tutaj w Szatku chociażby. Te warunki do rozwoju mają takie, o jakich mówią, łatwe nie są, ale modernizuje się przecież, buduje się wręcz, rozbudowuje sieradzka spółdzielnia mleczarska. Pięknie wygląda sieradzka spółdzielnia mieszkaniowa. Mamy tutaj w Szatku przykład dobrze prosperującego GS-u. Ci ludzie zaprawieni w boju po prostu robią swoje. Dzisiaj bez spółdzielczości to ja sobie nie wyobrażam działań rolników, nie wyobrażam sobie działań, powiedzmy, mieszkańców z prostej przyczyny.
że rolnik ma zapewniony zbyt, czyli dostarcza swoje świnki, swoje bydełko, powiedzmy, dostarcza zboże, my to kupujemy, przerabiamy, powiedzmy, i na tej zasadzie ma zapewniony zbyt stały. Natomiast my z kolei zaspokajamy potrzeby mieszkańców. Wszyscy wspólnie podkreślają, że dla spółdzielczości jest przyszłość. W moim przekonaniu spółdzielczość ma bardzo dobrą przyszłość, bardzo dobrą perspektywę pod jednym warunkiem, że politycy zrozumieją ideę, istotę spółdzielczą i potrafią postawić pewną barierę między modelem spółdzielczym a spółkami prawa handlowego czy spółkami kapitałowymi. Jeśli to nastąpi, to zapewne spółdzielczość się będzie dobrze rozwijała, bo ludzie jej po prostu potrzebują. Wszędzie na świecie spółdzielczość ma przyszłość, w Polsce tak będzie tak samo, z tego względu, że spółdzielczość jest ważnym komponentem gospodarki narodowej i jakby nie było, spółdzielczość powstała po to, żeby pomagać ludziom. To w spółdzielczości przetrwało tak zwane poczucie wspólnoty w czasach trudnych, tam w czasie wojny czy w czasie komunizmu, i spółdzielczość ma duże perspektywy przed sobą z tego względu, że poprzez spółdzielnie różnego rodzaju tam finansowe czy gospodarcze ludzie potrafią się zorganizować i potrafią przez tę spółdzielczość tworzyć nowe miejsca pracy. Spotkanie spółdzielców w Szatku pokazało wielość, różnorodność i prężność w działaniach tych stowarzyszeń na terenie województwa łódzkiego. Uważam ten ruch za fantastyczny. Takich działalności wspomagając młodych ludzi zawsze zapytam się, czy nie, jak jest większa grupa, czy nie warto właśnie stworzyć spółdzielni, bo to, co dzisiaj było wskazane, że spółdzielnia to nie te olbrzymie, to nie tylko te olbrzymie mleczarskie, to nie tylko mieszkaniowe, to nawet nie działalność Szatka, ale to czasami 5-7 osób, które chce wspólnie być, wspólnie pracować, wspólnie sobie pomagać, i tym kryterium jest nie maksymalizacja zysku, tylko korzyści dla wszystkich. To jest piękna idea. Oferty dla spółdzielców przygotowała także Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Wspieramy energię spółdzielców w postaci pełnego systemu, który wspomaga ich działalności gospodarcze. Pozyskujemy fundusze unijne, zajmujemy się doradztwem w zakresie takich działań rozwojowych. Organizujemy misje gospodarcze, do których zabieramy przedsiębiorców z naszego regionu, również spółdzielców, gdzie oni mogą zaprezentować swoje produkty za granicą. Mają dzięki temu możliwość również pokazania właśnie swojego potencjału w różnych państwach, praktycznie na całym świecie. Najbliższą misję gospodarczą organizujemy w dniach 7-10 września. Jedziemy do Austrii, do stolicy kraju związkowego Styria, który jest partnerem województwa łódzkiego. Zabieramy tam przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej. Spotkanie spółdzielców jak co roku daje szansę do rozmów i zacieśniania współpracy w różnych branżach, pokazując tym samym, że razem można po prostu więcej. Uroczystość umilił występ artystyczny szatkowskiej młodzieży. Yeah.